Mamy 9:25, jest 4 kwiecień 2023 roku. A więc co, zaczynamy naszą zabawę. Porzucamy WKZ-em na trynce. Dzisiaj nie zabierałem wykrywacza metali. Pobawimy się trochę w łowienie stali. Ledwo zarzuciłem i już czuję ciężar. Patrzcie, jak bąble idą. Co to za bydlak idzie? Opa. Wow, ale pręcisław. I to nie wszystko, bo tam widziałem, jeszcze coś się odkleiło. Ten pręt ma ze 2,5 metra. A druga część. O, jest i druga część, patrzcie. Ja pierdzielę, jakie kotlety na dzień dobry. Kawał rury żeliwnej, a w środku taki dzyndzel. Powalczyłem trochę nad kompresją tego długaśnego pręta. Wyszło jak wyszło, a przy okazji wpadła taka tam listwa. Dokładamy łyżeczkę, jakieś dziabongi. Pierwsza dziś moneta, 5 groszy. Kupa złomu. Pan zobaczy, taki pręt wielki. Tu jakieś takie śmieci w wiadrze. No to wszystko pływało. Co tu nie pływało? Znów coś ciągnę. Coś długiego. No tak, kolejny pręt. Masakra. Tu jak budowali, to te pręty zbrojeniowe wrzucali. Ze 3 metry ma. Opa. Jo. Na złom się zawiezie. Jakiś pieniądz przynajmniej wpadnie z tego. Złom w cenie teraz. Złoty 20 za kilo. Jo. Po co ma w wodzie leżeć? Kawałki blachy. Rzucają w wodzie, ale zobaczcie, wlazłem tutaj na brzeg i coś mi tu się przykleił w UKZ. Coś tam jest. A, już widzę. Jakieś pręcisławy. Patrzcie. Tu chłopaki budowali i po budowie im zostały śmieci. To cru na hałdę. Hałda zarosła i nie widać. Tu już macie dwa skompresowane. Jakaś takaś żabka i kolejny drucisław. Taki grzybek z zalewy octowej trafia. Rzucam od 15 minut i wciąż coś wyłazi. Teraz też coś ciągnę. A co to będzie? Wow. Patrzcie, jak to jest usypione w mule. No i fajnie. To coś po odmuleniu waży połowę mniej. Ale kolejny śmieciuch wyciągnięty z wody. I pstryk. Mieści się do wiadra. W wodzie leży kolejny przedmiot, który krzyczał do mnie, że chce być stąd wyciągnięty. To też go wyciągam. Taka ruła. No i tak sobie od 20 minut rzucam na wysokości tego bloku nowego. I wylazło jakieś, nie wiem, 10 do 15 kilo. Dóbr materialnych. No dobra, jeszcze tylko nożyczki. Robimy cięcie i idziemy zanieść urobek do samochodu. Cięcie. Dobra, wiadro oczyszczone jest w aucie i teraz zaczynamy na nowo. Kolejne rzuty przynoszą 1 grosz i drucisław taki poplątany. Kolejni zaniepokojeni widzowie. Każdy się ogląda, co ja tu robię. A ja to tylko złom. Wszelaki łowie. Druga dzisiaj 5-groszówka. Ciągnę coś, ale nie wiem co. Tam kawałek betonu. Wraz z drucisławem. Przeszedłem kawałek dalej, gdzie niegdyś byłem z Kazikiem, tym największym magiem. Zobaczcie, na ziemi taki gwóźdek leżał. Czyżby coś tam holowało? Patrzcie, ale kosa. Ale jaja. W dobrym stanie. Czyżby tutaj panowie kosili w lato zarośla? Także jeszcze posłuży. Już mam jakiegoś widza. Stoi, zastanawia się, co tu jest grane. Co ten facet robi w tej wodzie? Oto jest pytanie. Cóż tam się dzieje w tej trynce?
i mamy zagwozdkę na resztę życia. Nie, nie łowię ryb, proszę pana. Wyciągam złom z wody za pomocą magnesu. Tak każdy się zastanawia właśnie, co ja tu robię. To takie nietypowe, nie? Stoi facet i rzuca do wody, kurczę, pewnie kłusownik. A tu nie. Kolejna pani się dziwi, co ten pan tam robi. A ten pan tam rzuca kawałkiem żelaza do wody. Ło, panie, jaka ruła. Kawał złomu. To jest kotlet. Słucham? Tak, już panu mówię. Jest godzina 10:42. Proszę bardzo. Po dłuższym czasie wychodzi takie coś koflowe mocne i jeszcze jedna puszka nieco innego rodzaju. No ja zmieniam nieco rejon, zmieniam zabawkę. Zobaczcie, jestem w Kwidzynie na tym placu zabaw i mamy ze sobą naszego dzielnicowego. I już przyklejają się 1, 2, 3 grosiki na początek. Przelecę sobie tutaj, słuchajcie, te obiekty dzielnicowym i zaraz poprawię jeszcze wykrywaczem. Zobaczymy, co tu jeszcze pominąłem. Spójrzcie, jak ładnie wyczesałem teren i co jest? Złotóweczka. 6 metalu, pełno gwoździ, gwoździków, takie rzeczy. I co dzisiaj mamy, nic? No na razie złotówkę. Kurwy przychodzą, wiedzmy. O, jest jeszcze 50 groszy, zobaczcie. Ten. Złoty 50 mam, magnesem. Bo teraz te nowe monety robią z 6 metalu, wiecie, co się przykleja do magnesu, nie? Aha. Jo. To nie trzeba wykrywacza metali, żeby teraz monetę znaleźć. Po 2020 roku robią te wszystkie monety z 6 metalu, oprócz dwójki i piątki, nie? Jo. Nawet złotówki się łapią na magnes, nie? Jo, bo robili tylko te żółte, nie? Nie, bo kiedyś to były aluminiowe. Jo, no to wiadomo, no. Rybaka, nie pamiętam. Tak, pamiętam, no, jak nie pamiętam. Ja mam 50 lat, kurczę, tak nie pamiętam. Rybaka, nie? Jo. Mamo, daj rybaka, nie? Jo. Albo Wasia Złotek fajny był, nie? Tak, z Nowotką, nie? Było. Ja miałem babkę taką, wiesz, trochę bogatą, nie? Jo. Zawsze mi dawał 10 złotych. Jo. Póki weszły te 20, nie? Jo. No. Tomuś, używaj kości. Ja nie mówię, dam ci dychę. A ona mi daje dwie dychy, ale nie. Mówię, babcia, nie masz drugiej, bo chciałem sobie buty kupić. Jo. Mam jeszcze. I znowu dwie. A to był pieniądz, no nie? Tak. Jo. Ja pamiętam. Taka babka to skarb, nie? Tak, dzięki tak na tyle, to jest. Ja, były czasy, nie? To nie przeja. Ludzie tu mieli kurwa dwa wina i coś tam jeszcze, fajki chyba. Ja. Tam przez czasy nawet droższa była wódka, chleb i masło, ja pamiętam. Chleb kosztował 8 zł. 12 wódka. Masło kosztowało 18 zł, kostka masła. Ja. A chleb taki bochem 8 zł. Ale to macie pamięć, kurczę, ja już nie pamiętam tych cen, co ile kosztowało. A ja jestem w twoim wieku, nie? Ja. Ja tak pamięć odzyskałem, bo byłem w pierwszej klinicznej, nie? O. I lekarz mi powiedział, albo stracę, albo odzyskam wszystko. No to super. No. To nieźle. Byłem tam. I co, fajniej tam jest? Nie, fajnie. Fajniej? Nie chcę się brać. No ja rozumiem, no. Jest taki krąg, nie? I człowiek się idzie, nie? Jest tak fajnie. No nie chcę się wracać. No to fajnie, jeżeli tam jest faktycznie lepiej, to super, to dobra wiadomość, nie? O tak, idę i za chwilę, bo miałem wypadek samochodowy, nie? Ja. Po wypadku. I za chwilę mówię tak, bo no, mówię, pomyślałem. No. Boże, daj mi trochę życia, bo mam jeszcze dzieci małe, nie? No. No i tak mnie wybudziłem się z powrotem w tym miejscu, co miałem wypadek, nie? Pod drzewem. Nie? Masakra. Ale jest pięknie. No jest tak fajnie, że... No to jest na co czekać, nie? Nie się pytają, lekarz mi pytał, mówię, jak tam jest, mówię, no...
jest książka napisana, nie? Na temat pierwszej kliniki, nie? No, wiem. Nie chcę się wracać, nie? A nie wiem, jak tam dalej iść, nie? No dokładnie. Ale pewnie tylko lepiej, nie? Ślicznie. Super. Ja. A tu jak nic nie boli, to znaczy, że coś nie tak jest, nie? No jak idziesz tam do góry, nie? No nie, ale mówię, tu jak u nas, jak nic nie boli, to znaczy, że coś nie gra, nie? No. Fajnie, dzięki, miłego dnia życzę. Nie wiem, jak naturalnie się umiera, nie? No, też nie wiem, nie mam doświadczenia w tym. Także słyszeliście, pan mi tu opowiedział o swojej śmierci klinicznej, mówi, że jest tam fajnie, ale nie wie, jak się umiera naturalnie. Pogadaliśmy o starych czasach, a ja mam złoty 50 z groszami. No i dobra, zobaczcie, siłownia plenerowa dała razem złoty 60, a ja lecę na kolejne obiekty. Coś czuję, że w tym miejscu będzie dużo tego, bo jak ostatnio tu byłem z wykrywaczem, to miałem mnóstwo sygnałów. A jak wiecie, monety 6 metalu dają straszny sygnał, taki jak na kapsel, więc lepiej je wyzbierać magnesem. Takie jest moje osobiste odczucie. Już słyszę, że coś tam się klika na dzielnicowym. Więc zaraz zobaczymy, co dorzucimy. Fajna zabawa, wam powiem. Przynajmniej trochę kapsli też wyzbieram z tego placu. Dużo ludzi spaceruje, wszak dziś wolne od pracy, gdyż jest poniedziałek, jak wam to nagrywam. Lany poniedziałek. Taki piękny piesek idzie. No cześć, zobaczcie. Nie ugryzie? No to dobrze. Szukaj, kop. No kop, szukaj. Tylko nie głaskaj, bo będzie skakać. Dobra. No, idź do pana, idź, szukaj pana, no. Taki pocieszny piesek, zobaczcie. Ile mam tego tutaj. I ja pierdzielę, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 27. No, na razie 27 groszy. Jestem tu od 20 minut. Na razie ustrugałem złote 86, ale jeszcze dużo przede mną. Dobra, w pół godziny około złoty 90 to niewiele, ale przynajmniej mam wstępnie oczyszczony plac z tych żelaznych śmieci. Ileż to przedziwnych śmieci leży na takim placu zabaw. Wow. Człowiek by nie wiedział, gdyby nie magnes. Prawie kończę drugi obiekt. 21 groszy dorzucam, a nawet 23. A więc pęka 2 złote z groszami. Super. Bam. Cześć mały. Opowiadaj, co tam u ciebie słychać? Ciepło się zrobiło, nie? Tak. Wiosna przyszła. W końcu możesz na plac zabaw wyjść, nie? Tak. No. Bika. Tak, super. Dobra, ja sobie pogadałem z młodzieńcem. Kończę ten obiekt. Zobaczcie, dokładam zaledwie jeden grosik, jakieś tam kapsle. I idę na trzeci obiekt. Ja, bo wiesz, te nowe są z 6 metalu po 2022, nawet złotówka 50 groszy się trafia, wiesz, 20, 10, nie tylko te, wiesz, żółte grosze. Chyba lepiej na plażę, nie? No tak, tylko że słuchaj, powiem ci szczerze, na plaży tylko w sezonie, bo jak byłem parę razy na plaży, to uwierz mi, że więcej na placach zabaw. Żeby ci nie skłamać, ja tu byłem wczoraj czy przedwczoraj i 52 złote prawie ustrugałem. Z wykrywaczem, wiesz, nie z tym, nie wiadomo. A teraz sobie właśnie robię takie, wiesz, preludium i zaraz wyciągam wykrywać i jeszcze przylecę z wykrywaczem, tak poprawię, nie? Bo wiem, że tu mnóstwo sygnałów zostawiłem, ale już mi się nie chciało. Jest zajawka, nie? Dokładnie. Wiesz, już prawie 20 lat biegam z wykrywaczem, nie? Ogólnie mam kanał na YouTube, jakbyś chciał zobaczyć, co wyprawiam z magnesem neodymowym,
mam trzy różne magnesy, to możesz wpaść na Dario Magnes, nie? Mam taką złachaną naklejkę, nawet ci nie będę jej dawał, bo to wstyd, tylko o takie coś, jest takim Rottweilerem, wiesz. Jak wpiszesz Dario Magnes, to mnie znajdziesz. Ja tam sobie też oglądam. Jo. No, 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 no. Ale zdaję suba. Dzięki wielkie. Taka zabawa, wiesz, zamiast w domu siedzieć, to palę głupa na placu zabaw. Przypuśćmy nawet na swojej. Tak, miejsce. dokładnie tak. Nawet na własnym terenie, jak będziesz szukał wykrywaczem, też ci mogą dowalić nielegalne poszukiwanie zabytków, nie? Takie prawo, taka Polska. Ale wiesz, się należy do PZE, czyli Polski Związek Eksploratorów i wiesz, oni walczą ostro, żeby to wszystko właśnie uczłowieczyć. Bo to było dobre, ale w 2000 chyba... W 2020 roku zaostrzyli to prawo, bo to było poszukiwanie zabytków bez zezwolenia, było wtedy wykroczeniem. Dobra, chyba już mi się znudziło z tym magnesem, chodzi, zaraz chyba skoczę powykrywać, bo... Dokładnie. No ale widzisz, 50 groszy też się złapało, widzisz, na ten ten. W ogóle ten, bo słyszałem, że to się jakoś ładuje, tak, te magnesy? Nie, bzdura, nie, nie. To się nigdy nie rozładowuje. Nie, nie, to jest neodym, to jest, wiesz, to jest bardzo silny magnes, słuchaj, to jak się przyklei, to jest, działa na tej zasadzie, im grubszy przedmiot, tym mocniej trzyma. Gdybym ja go wyjął z tego, wiesz, z tej obudowy i przykleił do tej ławki, to byś go już nie odkleił. Aha, czyli on... No dobra, pobiegałem z dzielnicowym 1,5 godziny, 2,92 urobek. Znudziło mi się, a więc zaraz biorę wykrywać i poprawimy. Nie zastawiłem nic wam? Nie, 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 nie? Tylko chciałem, bo zięć ma taki sam, chciałem, że przyjechać. Nie, nie, ja ten tutaj, ten z Grudziądza. A ty nie jest Grudziądza? Ja jestem z Grudziądza, tym. No No i dobra, przesiadłem się na wykrywać i już mam złoty 85, dokładam do tamtych prawie 3 złotych. Patrzcie, jakie żywe złoto. Taki żuczek. Można się nabrać, przed chwilą jeszcze szedł. A ja mam jakieś 5,80 jak do tej pory, razem z magnesowymi. A żuczek nadal udaje martwego. Jak na poprawioną miejscówkę, to całkiem nieźle. Do tej pory 6,40 i... Taki dziabąk szklany. Dobra, włazimy na drugi obiekt i tutaj będziemy kończyli. Nie będę dzisiaj robił wykrywaczem tej siłowni plenerowej, tylko zrobię ten plac zabaw. Jakaś godzina mi tu stuknie. No i jest na tę chwilę 7,40 i kawałek srebrnego łańcuszka. A więc to nie sprzęt jest zawodny, ale operator. Widzicie, ile pominąłem ostatnim razem? Pęka 9 zł, a już chciałem zapyskować, że same drobne, ale jest i złotówka. Z 9 zł dość sprawnie zrobiło się 15. To są świeże znajdki. Och, jak dobrze, że ostatnio pominąłem tą dwójeczkę. Dzięki temu mam 17,50. Przekroczyłem 19 zł i lecimy na dwie dyszki. No i dobiliśmy mniej więcej do 20 zł i patrzcie, taki wisiorek wyłazi. Be free, czyli bądź wolny. No i mamy 22, prawie 23 zł. Jak na poprawkę, to całkiem pięknie. Kolejne 70 groszy. Dorzucam ostatnią porcję z tego placu i uciekam na małe podsumowanie. No i poprawka tego placu zajęła też 3 godziny. 26,59, a więc w sumie, słuchajcie, 77 zł wyszło w 2 dni tutaj. Wtedy było 225 monet, a dzisiaj 130 monet. Więc w sumie wyszło 355 monet. Całkiem nieźle. A ja uciekam i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!